Dzień dobry, Telewizja Republika, Mirona Hołda, program Hity w sieci. Magdalena Czapska, dzień dobry Państwu. Oskar Szafarowicz, dzień dobry Państwu. I jak zwykle zaczynamy od przeglądu tygodnia. I zaczynamy od problemu, który jak dla mnie wygląda na problem zero, a nawet minus jeden. Problem influencerki. Problem to jest taki, że na miarę śledztwa z archiwum X, zobaczmy o co chodzi. Ej, what the fuck? Proszę mi wytłumaczyć, jak to jest możliwe. Właśnie byłam w skrzynce na listy zobaczyć, czy coś do mnie przyszło i tam był taki duży karton. A wiecie, tam jest taki otwór, co da się gazetę przerzucić albo list. A to był taki duży karton. I jak to jest możliwe? Hej kochani, cześć, what the fuck, rary, here are you are. Byłem przed chwilą w skrzynce, znaczy nie w skrzynce w środku, bo tam są takie małe otwory, więc po prostu tam nie da się wejść. Nie, ale byłem zobaczyć, czy coś do mnie przyszło, bo czasami przychodzi ten facet z listami, on wyciąga z torby te rzeczy i czasami tam jest podane moje nazwisko i imię. I nic nie było, ale ja się zastanawiam, skąd ten facet, on z wszystkich ludzi adresy zna. I ty w tym mój. Przecież ja mu nie podawałem. To skąd on ma ten adres? Szanowni Państwo, ja to mam wrażenie, że u influencerek zwykłe problemy życiowe rosną do rangi nie wiadomo jakiej. Mamy też przykład z pierwszego odcinka z pompowaniem roweru. No cóż mogę rzec, no chyba jesteśmy wszyscy nastawieni tak samo do tego. Ale to muszą... zazdroszczę naprawdę ja też celebrytom w cudzysłowie problemu. Bo oni muszą jedno zdjęcie wstawić, oni nie przemyśleli jak, ale to jest ciężki dzień, bo to nie jest ten dzień. Człowiek uczy się przez całe życie. No. Tak. Ale teraz, szanowni państwo, najlepsi z najlepszych, the best of the best, my już się nie możemy doczekać. Zobaczmy, o co chodzi. Ja naprawdę nie mogę się doczekać. Kochani, już niebawem, w następną środę, 17 maja, przyjadą najlepsi z najlepszych posłów z naszego parlamentu. Dariusz Joński oraz Michał Szczerba to posłowie, którzy się niczego nie boją. Przyjadą oto z tą książką. Ja już nie mogę się doczekać. Oni są tacy odważni. Oni się nie boją konfrontacji na żywo. Natomiast na Twitterze, Oskar, no powiedz, jak to wyglądało, tak? No niestety, panowie posłowie zablokowali mnie na Twitterze, więc nie mogę im przekazać takiej dobrej rady i takiej bardzo praktycznej, przyszłościowej wskazówki. Pierwsze ćwiczenia malucha. Może od tego by zaczęli, szczególnie pan poseł Szczerba, z układaniem słynnej piramidki. Ta piramidka, to słyszałam, że właśnie jak super glue, tak, przyklejona, więc... No i kolejny hit w tym tygodniu. No, na prośbę naszych widzów, na prośbę widzów na Twitterze. Wcale się widzom nie dziwię, bo tak, naprawdę warto. Pokażemy kampanię prawdy, która nie do końca jest kampanią jest prawdy, ale to za chwileczkę po materiale. Zobaczmy. PiS uważa się za partię, która chroni polską wieś. Ale to nic innego jak kolejne kłamstwo. Panie Kaczyński, dlaczego rekordowa ilość polskiej ziemi trafiła w ręce cudzoziemców, a do Polski wjechało nieprzebadane zboże i kto na tym zarobił? Dlaczego przez 9 miesięcy nie zrobiono nic, aby zapobiec kryzysowi zbożowemu? Podobno tak bronicie polskości, a na stołach Polaków dominują niebieskie i duńskie schabowe. Dlaczego przez was producenci stanęli na skraju bankructwa? Krzywdzicie, niszczycie i kłamiecie. Na szczęście ludzie to widzą. A wasz czas dobiega końca. Pierwsze kłamstwo Dagmary to rzekoma wyprzedaż polskiej ziemi. A kto wyprzedawał i w jakich ilościach? Zobaczmy. A prawda jest taka, że ziemia rolna z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa w latach 2008-2015 została wyprzedana. Sprzedaliście ponad 860 tysięcy hektarów ziemi należącej do Polski, do Polek i Polaków. Wyprzedaliście prawie milion hektarów. Fake newsy szkodzą Polsce i polskiemu rolnikowi. Każde zboże, które trafia do Polski, jest przebadane, a szczególnie teraz w tym trudnym czasie. No tak, a zobaczmy, jak to było ze zbożem. Fake newsy szkodzą Polsce i polskiemu rolnikowi. Każde zboże, które trafia do Polski, jest przebadane, a szczególnie teraz w tym trudnym czasie. Badamy zboże, bo dbamy o bezpieczeństwo Polaków. No i też droga Dagmaro, nie sprawdzasz, bierzesz te grafiki od Platformy Obywatelskiej, nie polecam, jak już tworzysz, to twórz swoje grafiki. Mówisz, że producenci mleka są na skraju bankructwa. No nie w Polsce, ale zobaczmy gdzie.
Mówisz, droga Dagmaro, że producenci z Polski. Ja ostatnio czytałam, że producenci mleka z Łotwy i też z Litwy na skraju bankructwa, ale tutaj się oskarża Unię Europejską i może jak 1 maja byłaś z flagą i 2 maja z flagą Unii Europejskiej, to może te pretensje powinnaś mieć do Unii Europejskiej, jak uważacie? No być może, choć są Litwą, to może Dagmara myśli jeszcze kategoriami Rzeczpospolitej obojga narodów no może, i wszystko wrzuca do jednego worka. No może. Ale nie, ja uważam, że ona po prostu łapie te grafiki. Nie wiem, czy oni wysyłają, czy mają jakąś tam umowę obu i po prostu no jej tak wysyłają, ale... Nie korzystaj, tak Mara. Twórz swoje. Bądź kreatywna, bądź sobą. A jak nie tworzysz swojego, to przynajmniej weryfikuj, bo bardzo łatwo sprawdzić, tak, jak wygląda twoja kampania prawdy. Tak. Zgadza się, nie warto być ekspertem od wszystkiego. Od rodziny po rolnictwo. Znaczy, no ona od rolnictwa to tak samo jak pan Rafał Trzaskowski. Import, tak, export. Tak. Dwa razy. No i to samo. To żeby raz się pomylił. Okej, okay, no każdemu się zdarza, ale on w ciągu minuty dwa razy mówi o imporcie zamiast o eksporcie. Kiedy Polska jest największym eksporterem w Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, która niestety zmierza w bardzo nieciekawym kierunku, co przedstawił kanclerz Olaf Scholz, zapowiadający de facto superpaństwo. Takie nowe wcielenie IV Rzeszy. Jednocześnie wymyślając jakichś mitycznych nazistów okupujących Niemcy. Zobaczmy. Kanclerz Scholz dziękuje za wyzwolenie Niemiec od nazistów, jednocześnie forsuje głosowanie w ramach Unii bez możliwości weta, a Żydów zabijali Polacy i naziści. To nie są żarty, to wojna bez wojska, bezkrwawy podbój, to nie naziści. Ledwie dzień po rocznicy porażki niemieckich zbrodniarzy wojennych kanclerz Scholz wychodzi z żądaniem zniesienia jednomyślności w Unii Europejskiej. Nie udało się stworzyć imperium militarnie, może uda się przy pomocy Brukseli. Ale to nie jedyny segment życia publicznego, gdzie takie postawy są widoczne. No nasze wolne sądy, wolne od logiki i równego traktowania obywateli. A to kuriozalne wyroki, że Beata Kozidrak musi być inaczej oceniana, bo jest wybitną artystką, dorobek artystyczny, tak. Tak, a to na przykład się okazuje, że kolor auta i ryk silnika też ma znaczenie. Zobaczmy. Sąd apelacyjny w Warszawie podał kuriozalne uzasadnienie złagodzenia wyroku dla sprawcy wypadku na Sokratesa. Jak podaje BRD24.pl, w kontrowersyjnym wyjaśnieniu biegli uwzględnili jaskrawy kolor i ryczący silnik BMW, przypisując w ten sposób zabitemu pieszemu część winy. Ofiara powinna widzieć nad dachem innego auta pędzącego pirata, bo BMW było jaskrawe i silnik ryczał. Szokujące uzasadnienie sądu apelacyjnego, który przypisał część winy ofierze wypadku na ulicy Sokratesa w Warszawie. No i teraz tak, ja mam prawko, ty masz prawko, ty Oskar też masz prawko. Szczególna ostrożność. Facet jechał 126 km na godzinę. I to pieszy ma się domyśleć, że jechał facet, słyszał ryk silnika. No i intensywny kolor. Tak, no, miał intensywny, gdzie szedł. W sprawie Najsztuba. Przecież to jest staruszka mu biegła na przejściu tak, na nieważne, że tam samochód bez przeglądu i tak dalej. Natomiast to jest wina ofiary, tak? To wszystko brzmi jak nieśmieszny żart po prostu. I jak to wygląda, szanowni państwo, w naszej sądzie, Oskar i Magda byli na sądzie, jak to wygląda, gdy jesteś po prostu celebrytą i jesteś winny tak naprawdę bez kary. Zobaczmy to. Sąd umorzył postępowanie w sprawie znanego rapera Maty. Miał on przy sobie narkotyki. No i właśnie pytanie, czy to jest tak, że winny pozostaje bez kary? Jak uważasz? Moim zdaniem nie powinno to zostać umorzone, ponieważ dalej miał przy sobie narkotyki, więc jest winny i daje zły przykład jak i młodzieży, to i dzieciom, które go słuchają. Dziękuję serdecznie. Nie może zostać bez kary. Muszę ponieść. Moim zdaniem nie jest dobrym przykładem dla dzieci, które go oglądają. Mhm. Okej. Okay. A ty co uważasz na ten temat? No, że nie powinien takich rzeczy robić, skoro wie, że dużo dzieci i młodzieży go słucha. Powinny być zalegalizowane. Narkotyki są wszędzie dostępne, można je bardzo łatwo dostać, więc uważam, że powinny zostać zalegalizowane, plus to, że to wiele osób zyskałoby pracę.
Okej. Okay. Lepiej z legalnego źródła, bo wtedy masz pewność. Pewność, co jest dobre. A tak czy siak, jak chcesz, to możesz sobie zapalić. Nie uważam, że był winny. Poza tym uważam, że jeżeli ktoś chce z tego korzystać, to powinien mieć taką możliwość. Wszystko jest dla ludzi i każdy z nas ma swój własny rozum, więc jak ktoś chce, to nie powinien mieć jakby no tego zabronionego. Znaczy, osobiście uważam, że jakby fakt faktem to jest nie fair, ale z drugiej strony no nic na to nie można poradzić. I jakby ja jestem zwykłą osobą, więc sobie nie za bardzo mnie obchodzą takie rzeczy, dopóki jakby to jest jego własny problem, ćpanie. I jakby nic mi do tego, więc jakby on powinien sobie sam z tym walczyć i żeby, jeśli on ma z tym problem, to żeby powinien, zamiast ponieść karę, powinien pójść do psychologa i iść na jakiś odwyk, więc no. Nie wiem, no może jak jest jakaś, to nie wiem, bardzo niewielka ilość, no w sensie nie wiem, no uważam, że nie powinno się jakoś tak bardzo stricte zabranić, ale nie mam zdania. Muszę mieć jakąś karę, no bo mam przy sobie narkotyki, jak to może być. Tak, to, że jest daną osobą, nie musi tak jakby jakoś... Jakby jest też zwykłym człowiekiem i to jakby nie obchodzi sąd, że jest jakimś raperem znanym. Jest po prostu człowiekiem, który jakby ma przy sobie narkotyki. No i powiedzcie, no są różne opinie, ale wszyscy mówią, że albo powinien ten chłopak być skierowany na terapię. Jaka forma resocjalizacji? No jest umorzone postępowanie, jaka forma resocjalizacji? Jaki to jest przykład dla społeczeństwa? Żaden. To mamy, mówimy co tydzień o kolejnych wyrokach, to jest gdzie chłopak, celebryci są tak naprawdę. To jest chłopak, który oddziaływuje na młode społeczeństwo, na młodzież, na młodzież. To, że jest synem znanego adwokata, znanego prawnika, to jest jedna rzecz, natomiast on jest osobą, która oddziałuje na młodzież. Dużo osób potem też wspomniało, tak? Że jakim wzorem on jest, skoro ma przy sobie narkotyki? I to był pozytywny głos, tak? Że ludzie to zauważają, to było bardzo ważne. Kolejny przykład, aktorzy ponad prawem, dziennikarze ponad prawem, raperzy ponad prawem. No to jest straszny przykład dla społeczeństwa. No to świadczy o tym, że jednak reforma sądownictwa troszeczkę kuleje, tak? Jest zdecydowanie potrzebna. Jest potrzebna. Absolutnie potrzebna. Szarpnięcie cuglami. Tak. Natomiast zapraszamy teraz na wyniki Oscarów tygodnia i dziękujemy, że tak licznie Państwo głosowaliście. Wspaniale dziękuję, ponieważ moja propozycja pani poseł Izabeli Leszczyny zwyciężyła. Naprawdę jest mi niezmiernie miło. I jej no, wyliczeń. Już tak się nie chwal, bo tam troszeczkę więcej procent od mojej propozycji. Ja zdecydowanie chwalę jedynie panią poseł Leszczynę, która uznała, że 7 to 2 razy więcej niż 11. Szapoba. Ja kibicowałam Caroline, bo moim zdaniem jest to dalej eksperyment społeczny i to nie jest wcale taka głupia dziewczyna, ona robi marketing i bardzo dobrze wie, co robi. Influencerzy robią ludziom wodę z mózgu i sowicie na tym zarabiają. Tak, tak. Oczywiście zarabiają mnóstwo pieniędzy. A propos takich celebrytów, no to niemożność przekroczenia własnej ignorancji bywa niekiedy naprawdę komiczna. Zobaczmy. Nie udawać. Tak, ale czy to znaczy, że teraz, jeżeli ta ustawa, teraz już pytam o ustawę o Sądzie Najwyższym, będzie głosowana w Sejmie. Koalicja się wstrzyma od głosu, czy ta będzie przeciw? Ta ustawa już wyszła z Sejmu, już trafiła do prezydenta. Ale z jakiegoś powodu nie możecie się przebić przez szklany sufit? To znaczy? To znaczy przekroczyć tych 26, 7. No nie, no mieliśmy już sondaże na poziomie 26,7%. No to mówię 6, 7. Kolejna lekcja matematyki. Ja bardzo przepraszam. Ja dopingowałam Kazimierza Szczucę, ale i w innym programie, na pewno nie w radio RMF FM. Natomiast... Wielkie chwile dziennikarstwa. Tak, to są wielkie chwile, że to już nawet... Nie wiem, jak to skomentować, ale jak już pani Nowacka zwraca uwagę pani Szczucę, no to mamy grubo. Natomiast ja już mam troszeczkę poważniej, wyjątkowo, bo zazwyczaj miałam takie obyczajówki, natomiast mam pana Donalda Tuska, który... Tak, tym bardziej poważnie, bo
chce bardzo ubliżyć PiS-owi, a ubliża po prostu zwykłym, potencjalnym wyborcom. Zobaczmy to. Znaczy, królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie schambili od wielu, wielu lat. Wymarzona polityczna klientela dla władzy, która sama ma pewien taki sposób myślenia bardzo podobny do tej klienteli. No tak, ale w innym rozumieniu tego wszystkiego królowie życia mogą ratować klimat. Hipokryzja jak zwykle trwa. Nie znaczy, mogą ratować klimat, ale w Unii Europejskiej, a że tam Chiny... A że wszędzie na świecie emisje rosną. Stany Zjednoczone, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, nieważne. My zaczynajmy. Musimy być pionierami. No, tak. Unia Europejska ratuje klimat. Zobaczmy, o co chodzi. Awangarda rewolucji. Muszę uspokoić wiele naszych słuchaczy i słuchaczek. Będzie można dalej jeździć samochodami. Naprawdę. Również spalinowymi. Tak, tylko chodzi pani, o to, żeby przestać produkować pani już tego w nie momencie. Wie, bo będzie wprowadzony podatek. Bo będzie wprowadzony paliwowe. Już teraz podatek. I wie pani, kto za tym głosował? No niech, jak pani myśli. Posłowie jakiej partii głosowali za wprowadzenie specjalnych podatków na paliwo? Posłowie lewicy, podpowiem. Otóż głosowaliście teraz za Fit for 55, który nakłada podatki w zasadzie na wszystko. Wszystko, co emituje gazy cieplarniane. A emituje oczywiście paliwo, prąd będzie droższy, no bo wiadomo, emisja gazów. Mało tego, pani czynsz będzie wyższy. Niech pani powie swoim wyborcom, tak, moi drodzy wyborcy, ja uważam, że powinniście płacić większe podatki, że powinniście płacić więcej za benzynę, że powinniście płacić więcej za prąd, że powinniście więcej płacić za wszystko de facto, no skoro prąd i benzyna będzie droższa, to i transport i ceny żywności będą wyższe, a wszystko dlatego, że wierzę w to, że wtedy ślad węglowy będzie mniejszy i klimat się poprawi. Niech to pani powie drodzy swoim wyborcy, wyborcom. Wierzę w to, że wszyscy z państwa chcą, żeby państwa dzieci i wnuki miały gdzie żyć, żeby miały planetę, żeby ten klimat nie był na tyle drastycznie ocieplony, żeby już tych zmian się nie dało powstrzymać i żebyśmy mieli czyste i zdrowe powietrze także w Polsce. A nie ma pani takiego wrażenia, że to jeszcze miałoby jakąś logikę? Ja nie mówię nawet sens, bo to chyba za dużo, ale przynajmniej logikę. Gdyby to obejmowało cały świat, w tej chwili to ma objąć tylko Unię Europejską. Drodzy widzowie, dziękujemy za głosy w poprzedniej sądzie i zapraszamy do głosowania w tejże sądzie. Oczywiście w tejże sądzie, ale na naszej karcie społeczności na YouTubie, tam musicie wejść. Kto nie jest zalogowany, no musi się zalogować. Zachęcamy, będziemy mieć więcej subskrybentów. Warto, bo mocne propozycje tak. W tym tygodniu, naprawdę. Opozycja nas rozpieszcza. Lajkujcie, komentujcie, to jest dla nas bardzo ważne i widzimy się w następną sobotę. Pamiętajcie, godzina 11:11. Zapraszamy i bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Dziękujemy. Widzimy się za tydzień.